Putin potrzebował szybkiej, zdecydowanej decyzji, która ten niekorzystny dla niego efekt wizerunkowy byłaby w stanie przynajmniej zminimalizować. To nie jest wina Rosji, mówi Putin, tylko to jest wina Zachodu, bo wy do tego doprowadziliście. Więc tu mamy oczywiście do czynienia z kompletnie piramidalną konstrukcją czy kłamstwem, które jak widzimy jest przynajmniej w sporej części skuteczne i skutecznie oddziałuje na społeczeństwo rosyjskie. Ogłoszenie częściowej nawet mobilizacji to jest duże ryzyko polityczne dla Putina i dla Kremla. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Walczak, to jest raport Walczaka. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co się dzieje w Moskwie, co się dzieje wokół Ukrainy. A dzieje się dużo od wczoraj, trochę sytuacja przyspieszyła. Mamy ogłoszoną częściową mobilizację przez Władimira Putina, mamy zapowiedź tak zwanych referendów, które okupowane terytoria mają przyłączyć do Federacji Rosyjskiej. No i tę sprawę skomentujemy z panem Wojciechem Konończukiem, wicedyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Panie dyrektorze, tak, referendów miało nie być, one miały być odłożone, nie wiadomo, ad calendas graecas, jak to się mówi, bo wydawało się, że nie ma szansy wobec tego, co się dzieje na frontach południowej i wschodniej Ukrainy, by miały jakąś rację bytu. Miało też nie być mobilizacji w Rosji, no ale referenda tak zwane mamy. Dziś Władimir Putin ogłasza częściową mobilizację. Jak zmienia to sytuację, pana zdaniem, na frontach Ukrainy? No to bardzo istotnie zmienia sytuację, zaczynając od kwestii referendów. Rzeczywiście sygnały, jakie płynęły intensywnie w ostatnich dniach ze strony władz okupowanych terytoriów, wskazywały, że decyzja o referendum została póki co zawieszona. Wcześniej się mówiło, że one się miały odbyć jeszcze w czerwcu, potem pojawiła się data wrześniowa, potem listopadowa, a potem nawet grudniowa. Nie było warunków, także warunków bezpieczeństwa do tego, żeby można było takie referenda, czy pseudo-referenda oczywiście przeprowadzić. Wczoraj natomiast okazało się, że na Kremlu zdecydowało inaczej, że mówiąc kolokwialnie wajcha została przestawiona i takie referenda nie tylko się odbędą, ale odbędą się bardzo szybko, bo to jest mowa wręcz o najbliższych dniach i oczywiście będzie to nawet nie tyle fikcja, co kompletna farsa. O ile wcześniej Rosjanie, siły okupacyjne próbowały jakieś listy wyborców sporządzić, jakieś komisje wyborcze zorganizować, tutaj wszystko na to wskazuje, będzie to miało nic, kompletnie nic wspólnego z jakimkolwiek głosowaniem, także takim, żeby dla telewizji propagandowej rosyjskiej jakieś obrazki można było stworzyć i pokazać potem to w telewizji jako pewną demokratyczną rzekomą procedurę. Natomiast co do mobilizacji, Putin rzeczywiście ogłosił częściową mobilizację w tym wystąpieniu, które dzisiaj rano usłyszeliśmy. Szojgu, minister obrony, uzupełnił potem, że mowa jest około 300 tysiącach rezerwistów, którzy mieliby być zmobilizowani. Zobaczymy jak szybko i rzeczywiście czy to będzie suma liczba 300 tysięcy. Natomiast jeśli rzeczywiście Rosjanom uda się taką liczbę wojskowych na front wprowadzić w ciągu kolejnych kilku czy nawet kilku tygodni czy kilku miesięcy, no to będzie to oczywiście istotne, bardzo istotne wzmocnienie sił rosyjskich. Ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że to jest bardzo ryzykowna decyzja z punktu widzenia sytuacji wewnątrzrosyjskiej. Przez te 7 prawie miesięcy wojny Kreml deklarował, że mobilizacji powszechnej nie będzie. I to może oczywiście mówić, że to nie jest powszechna mobilizacja, tylko mobilizacja rezerwistów. Natomiast to niesie szereg różnego rodzaju wyzwań dla Kremla i dla samego Putina. Myślę, że to się z całą pewnością nie spotka z aprobatą sporej części społeczeństwa rosyjskiego, a wręcz odwrotnie. To sprawi, że poziom strachu wśród Rosjan znacząco wzmocni. Więc jak sobie te wszystkie puzzle poskładamy do kupy, to się okaże, że Putin trochę próbuje wabank zagrać. Właśnie, bo niektórzy odczytują te decyzje i w sprawie aneksji, mówmy się, że to nie są żadne referenda, tylko już podjęta została decyzja o aneksji terytoriów Ukrainy i o tej częściowej mobilizacji, że to jest akt desperacji absolutny Putina. No i rzeczywiście to jest takie desperacja jego. Myślę, że to tak, że to jest jak gdyby nie tyle wyraz jego siły, co jest raczej wyraz jego bezsilności. I tutaj musimy zwrócić uwagę na kolejność wydarzeń. Bez tej ofensywy udanej, efektywnej ofensywy czy kontrofensywy ukraińskiej z początku września, odzyskania utraconych terytoriów w obwodzie charkowskim, częściowo także w Donbasie, nie byłoby tych działań ze strony Kremla. Z całą pewnością one były nieoczekiwane dla Rosjan. Co więcej, Putin o tym zresztą wprost dzisiaj powiedział,
że Rosjanie spodziewają się tego, że siły ukraińskie mogą pójść z kontrofensywą dalej i odzyskiwać kolejne terytoria utracone i pewnie rzeczywiście byłaby, czy miejmy nadzieję, jest to tylko kwestia czasu. Więc ta decyzja o częściowej mobilizacji i także pseudo-referendach, co się oczywiście równa, to będzie tylko kwestia raczej krótszego niż dłuższego czasu aneksji tych terytoriów okupowanych przez Rosję, no to jest bezpośrednia odpowiedź na te sukcesy armii ukraińskiej, ale także no, oczekiwane w przyszłości kolejne sukcesy sił ukraińskich. Więc tutaj Rosjanie na to musieli odpowiedzieć, także dlatego, że no, te ostatnie efektywna kontrofensywa ukraińska, no to było bardzo silne uderzenie w wizerunek Putina, wizerunek Rosji. I zresztą widzieliśmy to, czy widzimy to także, jeśli chodzi o reakcję nie tylko świata zachodniego, ale szerzej, także na obszarze poradzieckim. Więc tutaj Putin potrzebował szybkiej, zdecydowanej decyzji, która ten niekorzystny dla niego efekt wizerunkowy byłaby w stanie przynajmniej zminimalizować. I to nie tyle w oczach świata zewnętrznego, ale przede wszystkim własnego społeczeństwa. Ja też tak się zastanawiam, panie dyrektorze, na ile to plan Putina, Kremla i całej tej elity putinowskiej polega na tym, żeby rzeczywiście spróbować zmienić sytuację na froncie, wprowadzając nowych żołnierzy, przyłączając te okupowane terytoria do Rosji, zmieniając ten status tych terytoriów. A na ile to jest po prostu próba stworzenia takiego efektu mrożącego, który miałby powstrzymać z jednej strony Ukraińców przed wypadami na te okupowane terytoria, z drugiej przestraszyć Zachód przed dalszą pomocą Ukrainie. Bo też można się zastanawiać, na ile efektywne będzie to wprowadzenie w życie tych pomysłów, które się w ciągu ostatnich 24 godzin pojawiły. Że ani pierwsza opcja, ani druga opcja, którą pan redaktor wymienił, nie są wykluczone i wszystko, jak zresztą od samego początku tej wojny, od 24 lutego, będzie uzależnione od sytuacji na froncie. To znaczy, Rosjanie zamierzają w najbliższym czasie wrzucić na front dodatkowe dziesiątki, prawdopodobnie setki tysięcy nowych żołnierzy. I to jest pytanie, czy obrona ukraińska wytrzyma, bo to, że Rosjanie będą zmierzali do tego, żeby zająć całość Donbasu, a przypomnijmy, że dzisiaj okupują niemal całość obwodu ługańskiego i około 2/3 obwodu donieckiego, więc ciągle im brakuje do, choćby do zrealizowania tego celu minimum, jakim jest okupowanie i anektowanie całości Donbasu. Więc wszystko, dalszy rozwój tej wojny zależy od tego, jak wytrzymała armia ukraińska się okaże w kolejnych dniach i tygodniach, pewnie także miesiącach. Bo gdyby się okazało, że Ukraińcy nie są w stanie, a to jest scenariusz, którego pewnie wykluczać nie możemy, nie są jednak w stanie utrzymywać linii frontu, to Rosjanie będą szli, pójdą tak daleko, jak będą w stanie. Czyli nie tylko w tym najgorszym dla Ukrainy i dla nas rozwoju wydarzeń, oni zajęliby nie tylko Donbas, ale poszliby tak daleko, jak daleko siły ukraińskie by na to pozwoliły. Druga sprawa to jest kwestia pomocy wojskowej, bo jest oczywistością, że ten sygnał, jaki dzisiaj rano został wysłany z Moskwy w świat, on jest skierowany nie tyle do Ukraińców, bo Ukraińcy dawno przestali się bać tej wojny. Ostatnie 7 miesięcy w fundamentalny sposób państwo i społeczeństwo ukraińskie zmieniają. Natomiast to przede wszystkim sygnał wysłany do Zachodu. Znaczy Putin mówi to wprost, bez owijania w bawełnę. Jeśli w dalszym ciągu będziecie dostarczać pomoc militarną, ale także finansową Ukrainie, no to grozi nam wszystkim konflikt nuklearny. Więc jest to próba zastraszenia zarówno elit politycznych Zachodu, jak i może w pierwszym rzędzie społeczeństw zachodnioeuropejskich, bo Putin mówi wprost, że jeśli się nie opamiętacie, bo to wy jesteście odpowiedzialni za wojnę, taka jest narracja Kremla od samego początku, nie tylko wojna 24, która się zaczęła 24 lutego, z kompletnym oczywiście absurdem, ale także ta, która się zaczęła od 14 roku, to nie jest wina Rosji, mówi Putin, tylko to jest wina Zachodu, bo wy do tego doprowadziliście. Więc tu mamy oczywiście do czynienia z kompletnie piramidalną konstrukcją czy kłamstwem, które jak widzimy jest przynajmniej w sporej części skuteczne i skutecznie oddziałuje na społeczeństwo rosyjskie. I teraz główne pytanie, czy jak gdyby kolejne główne pytanie po tym pierwszym, czyli na ile wytrzymała okaże się linia obrony ukraińskiej, na ile odporna okaże się armia ukraińska, to kolejne pytanie jest takie, jaka będzie reakcja Zachodu? Czy Zachód, jak chce tego Putin, zmniejszy pomoc wojskową dla Ukrainy, czy, na co myślę wszyscy tutaj liczymy, efekt będzie odwrotny. To znaczy ta pomoc nie tylko nie zostanie zmniejszona, ale wręcz zostanie zwiększona po to,
aby armia ukraińska mogła utrzymać linię frontu, ale także po to, aby Rosjanie nie poszli dalej do przodu, no i nie doszło także do kolejnych zbrodni na ludności cywilnej ukraińskiej. No właśnie, te pierwsze reakcje Zachodu no, jasno wskazują, że Zachód raczej się nie boi. Też wczorajsze wystąpienie Sullivana, to doradcy do spraw bezpieczeństwa administracji Bidena, no, wskazywało, że raczej kroków wstecz nie będzie, a raczej będzie rzucenie wyzwania Putinowi. I chyba tak, ja się nie zgadzam na to z pańską diagnozą, nie liczę na to prawdopodobne. Tak, tak, że bardziej prawdopodobne jednak jest to, że efektem tego dzisiejszego wystąpienia Putina i także prawdopodobnej, jak widzimy, aneksji terytoriów okupowanych, będzie jednak zwiększenie pomocy wojskowej dla Zachodu, Zachodu dla Ukrainy. Może niekoniecznie zobaczymy czołgi niemieckie w siłach zbrojnych Ukrainy, natomiast pomoc ze strony innych państw myślę, że powinna znacząco wzrosnąć. No a z drugiej strony nieuchronne będą kolejne sankcje Zachodu. Kolejne, bo trzeba pamiętać, że asortyment sankcji wymierzonych w Rosję cały czas nie został wyczerpany i tutaj Zachód cały czas ma wiele do powiedzenia. Mhm. Ja też się tak zastanawiam nad możliwościami mobilizacji ze strony rosyjskiej. Wiemy, że bardzo wiele osób, już pan wspomniał o tym, będzie armii unikać. Słyszymy też o tym, że bilety do Stambułu czy do Erewania już zniknęły ze stron, na których bilety lotnicze w Rosji można kupić, więc trwa jakiś tam eksodus tych poborowych, którzy na front mieliby trafić. No ale też pytanie, na ile ten system mobilizacji rosyjskiej będzie skuteczny i na ile będą w stanie Rosjanie te 300 tysięcy, o których mówi Szojgu, rzeczywiście w kamasze wsadzić. Czy jednak się okaże za chwilę, że jakiś ułamek tylko tej liczby będzie powołany do wojska i wysłany na front? Wydaje mi się, że jednak bardziej prawdopodobne jest to, że ten plan mobilizacyjny zostanie zrealizowany. Dlaczego? Trzeba pamiętać, że 20-kilka% Rosjan ma doświadczenie wyjazdu za granicę. Około 2/3 społeczeństwa rosyjskiego nigdy za granicą nie była. Część z nich także nie posiada tzw. paszportów zagranicznych, które umożliwiają wyjazd zagraniczny. Rosjanie mają ograniczone możliwości wyjazdu. Jak wiemy, ich droga do państw zachodnich została bardzo mocno ograniczona. No, oczywiście mogą wyjeżdżać do państw poradzieckich, czy pewnie też kilkudziesięciu innych państw świata bez reżimu wizowego. Z drugiej strony, jak popatrzymy na liczby, to się okaże, że w ciągu ostatniej dekady około 2 milionów Rosjan zostało przeszkolonych wojskowo, to znaczy odbyło służbę wojskową, więc zmobilizowanie 15% z nich, tak, 2 miliony zostało przeszkolonych w ciągu 10 lat, a Rosjanie chcą zmobilizować 300 tysięcy rezerwistów, więc mamy jakieś 15%. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę także kary, jakie zostały zwiększone w kodeksie karnym rosyjskim za uchylanie się od służby wojskowej, no będą działały jako potężny straszak, nawet biorąc pod uwagę to, że w społeczeństwie rosyjskim generalnie nie ma dzisiaj wielkiej ochoty na to, żeby iść na front i umierać, bo jak wiemy, straty rosyjskie są potężne. Natomiast no, instrumenty represji w połączeniu właśnie z karami, jakie będą spotykały tych wszystkich, którzy od służby wojskowej będą się uchylać, myślę, że jednak sprawią, że Kreml będzie w stanie, może nie w ciągu najbliższych kilku tygodni, ale kilku miesięcy, ten plan mobilizacyjny wykonać. I też pojawia się kolejne pytanie, no bo rzeczywiście być może ludzi uda się zapędzić na front, no ale wiemy, że nie tylko ludźmi walczy się na froncie, ale także sprzętem, także wyszkoleniem, także oficerami i przywództwem na tym froncie. Z tym Rosja ma ogromne problemy. Z jednej strony słyszymy o tym i o tym już wspomnieliśmy, że Ukraina jest wspierana przez sprzętem wojskowym z Zachodu, tego sprzętu zapewne będzie jeszcze więcej. Rosjanie z kolei już coraz częściej się mówi o tym, walczą wręcz sprzętem z demobilu. No i czy będzie czym tak naprawdę uzbroić tych żołnierzy, których ewentualnie udałoby się Rosji zmobilizować? Czy będzie ich w co ubrać? Powiemy, że te magazyny rosyjskie, które służą tej mobilizacji, też nie zawsze są w najlepszym stanie. Zobaczymy, chociaż wydaje mi się, że jednak, że uzbrojenie tych wyposażenie tych 200 czy 300 tysięcy żołnierzy dla armii rosyjskiej większym problemem być nie powinno. Natomiast co do strat sprzętowych armii rosyjskiej w ostatnich 7 miesiącach wojny, no i mamy bardzo różne dane. To znaczy pewnie w niektórych asortymentach, technice, rzeczywiście te straty są znaczące. Natomiast trzeba pamiętać, że siły rosyjskie wykorzystują także potężne zaplecze magazynowe jeszcze z okresu sowieckiego. Wydaje mi się, że na tym etapie, także biorąc pod uwagę to, że wczoraj
Nie przypadkiem wczoraj Putin odbył spotkanie z kompleksem wojenno-przemysłowym, wzywając go do zwiększenia produkcji, więc trochę też mamy do czynienia z równoległym przestawianiem gospodarki na tory wojenne, co będzie sprawiało, że jednak ta machina wojenna rosyjska w coraz większym stopniu została uruchomiona i pewnie będzie produkować więcej amunicji, więcej broni artyleryjskiej, czołgów i tak dalej. To będzie oczywiście wysiłek finansowy w skali całej gospodarki rosyjskiej. Natomiast wydaje mi się, że nawet w tym kolejnym etapie wojny, który się właśnie zaczyna, Rosjanie jednak powinni sobie z tym poradzić, chociaż pewnie w niektórych częściach swojego wyposażenia będą mieć rosnące problemy, także ze względu na pewne sankcje technologiczne, jakie na Rosję zostały nałożone nie tylko przez Zachód, ale także na przykład przez Koreę Południową czy przez Tajwan, które jak wiadomo jest największym na świecie producentem półprzewodników i chipów. I żeby zamknąć ten wątek dzisiejszego wystąpienia Putina, wczorajszych decyzji o aneksji okupowanych terytoriów, to jeszcze powiedzmy o tym, co mówi Władimir Putin, to znaczy pan też już o tym wspomniał na początku naszej rozmowy, że przedstawia tę wojnę nie jako starcie Rosji z Ukrainą, ale starcie Rosji z Zachodem, całym NATO. Mówił o tym w dzisiejszym wystąpieniu, że Zachód chce dokonać rozbioru Rosji, chce zniszczyć Rosję, wezwał do tego swego rodzaju świętej wojny przeciwko Zachodowi. I na ile to będzie rezonować w społeczeństwie rosyjskim, pana zdaniem? Myślę, że to będzie rezonować, przynajmniej w części społeczeństwa rosyjskiego, czy wręcz nawet w większej części społeczeństwa rosyjskiego, ale to zarazem pokazuje, jak wielką fikcją była narracja Kremla z ostatnich kilku miesięcy, kiedy Putin i jego koledzy mówili, że to nie jest żadna wojna, tylko specjalna operacja wojskowa. To się nagle okazuje, że ta narracja się siłą rzeczy musi zmieniać i tu już rzadziej słyszymy także z mediów kremlowskich o specjalnej operacji wojskowej, tylko słyszymy po prostu o wojnie. Wręcz niektórzy propagandziści kremlowscy wprost mówią w prime time do tego, żeby przestać bawić się w fikcję i nazywać rzeczy po imieniu, czyli wojnę wojną. Więc to oczywiście będzie sprawiało, że z jednej strony na część Rosjan tego typu wezwania mówiące, ale przecież Rosjanie walczą nie z armią ukraińską, która przecież przez długie lata była, lata, miesiące była deporcjonowana, tylko walczą z NATO na pierwszej linii frontu i takie często kadry widzą zwykli Rosjanie z telewizji rosyjskiej. Walczą ochotnicy czy też płatni żołnierze ze krajów natowskich, Polski, Wielkiej Brytanii, państw bałtyckich, Stanów Zjednoczonych. Taki jest przekaz, jaki trafia dzisiaj do społeczeństwa rosyjskiego i on się z całą pewnością będzie potęgował. Także dlatego, że dzisiaj Kreml nie może powiedzieć, że przez ostatnie 7 miesięcy wojny wielka armia rosyjska, prawda, chwalona od wielu lat przez sam Kreml, nie jest sobie w stanie poradzić z armią rzekomo upadłego państwa, jak jest nazywana Ukraina. Więc ta narracja, ona się już przestawiła jakiś czas temu na ton, walczymy nie z Ukrainą, tylko de facto walczymy z NATO, walczymy z Zachodem. I tak, pewnie wezwania do tego, że to jest wojna egzystencjalna dla Rosji, że to jest taka swoista wielka wojna ojczyźniana 2.0, tego typu hasła, tego typu słowa coraz częściej będą padały i z ust polityków rosyjskich, i z Kremla, i z mediów, które pozostają pod kontrolą Kremla. No rzeczywiście, bez takich wezwań chyba trudno będzie społeczeństwo rosyjskie przekonać, że to, co miało być show telewizyjnym, nagle staje się rzeczywistością taką wojenną i trudno będzie zaakceptować to inaczej Rosjanom. Więc rzeczywiście problem się robi też wewnętrznie dla Putina, to będziemy obserwować. Ale panie dyrektorze, ja też, kiedy umawialiśmy się na naszą dzisiejszą rozmowę, chcieliśmy o czymś innym porozmawiać i do tego wątku też chciałbym przejść, kiedy już omówiliśmy te wydarzenia ostatnich 24 godzin. Przed tymi wezwaniami Putina, do mobilizacji, przed tymi zapowiedziami aneksji terytoriów okupowanych, dochodziło po tej inwazji ukraińskiej na wschodzie Ukrainy, dochodziło do odmrożenia konfliktów, które gdzieś tam na peryferiach dawnego byłego Związku Radzieckiego miały miejsce w latach 90. One gdzieś tam wygasły. Tu mam na myśli i Armenię, i Azerbejdżan, bo Azerbejdżan wykorzystał najwyraźniej słabość Rosji wspierającej Armenię, żeby najechać Armenię. Widzimy, co się dzieje w Kirgistanie, w Tadżykistanie. Niektórzy wręcz mówią, że ta wojna w Ukrainie doprowadzi do takiego ostatecznego upadku, niektórzy mówią drugiego upadku Związku Radzieckiego, że te procesy, które gdzieś tam się w połowie drogi zatrzymały na początku lat 90. zostaną się dokończone. No i nie będzie to już takie bezkrwawe jak wtedy, 30 lat temu, ale rzeczywiście brutalne wojny o granice będą miały miejsce na tych terytoriach byłych republik radzieckich, dziś niepodległych państw. Pan się zgadza z tym, że taki proces się uruchomił już albo za chwilę może się uruchomić? Tak, ja się zgadzam z tą diagnozą.
Moim zdaniem obserwujemy w przyspieszonym tempie proces rozpadu porządku postsowieckiego, jaki się wytworzył w ciągu ostatnich dwóch czy trzech dekad, i te konflikty, o których pan redaktor wspomniał, czyli na to, że Azerbejdżan wykorzystuje ewidentną słabość rosyjską i próbuje metodą faktów dokonanych, także przez de facto agresję na suwerenną Armenię, zmienić status quo w regionie i zmusić Armenię do pewnego dealu politycznego, który pewnie w dużym stopniu byłby dla Ormian niekorzystny. Z drugiej strony te działania, które obserwujemy w Azji Centralnej, czyli z jednej strony starcia na granicy, potężne, poważne, największe od lat starcia na granicy Tadżykistanu i Kirgistanu, ale z drugiej strony także to, co się zaczęło w Kazachstanie na początku tego roku, jak pamiętamy, jeszcze przed tym najnowszym najazdem rosyjskim na Ukrainę. Więc porządek poradziecki wisi dzisiaj i zależy od tego, jak się skończy wojna Rosji z Ukrainą. Gdyby się okazało, że Rosjanie jednak odniosą sukces, no to oczywiście ten porządek postsowiecki będzie w dalszym ciągu konserwowany przez Rosję. Natomiast co jest jednak bardziej prawdopodobne, jeśli Rosjanie w końcu poniosą porażkę w tej wojnie, to wojnę po prostu przegrają, to będzie to miało daleko idące konsekwencje dla całego regionu Europy Wschodniej, także Białorusi. Tutaj trzeba pamiętać, że reżim Łukaszenki wisi dzisiaj głównie na wsparciu bezalternatywnym ze strony Kremla. Gdyby się okazało, że Kreml tą wojnę przegrywa i dochodzi do turbulencji, potężnych turbulencji wewnątrzrosyjskich, co jestem sobie w stanie w sytuacji przegranej wojny przez Rosję bardzo łatwo wyobrazić, no to nie ma co ukrywać, że będzie to miało także daleko idące konsekwencje dla sytuacji na samej Białorusi. Także sytuacji na Kaukazie, czy jak mówiliśmy, w Azji Centralnej. Więc jak gdyby dzisiaj przyszłość tego regionu świata zależy od tego, jak się skończy wojna na Ukrainie. Gdyby się okazało, że Ukraina dostaje dalsze wsparcie, większe wręcz, wzmocnione wsparcie militarne ze strony Zachodu i z drugiej strony Zachód nie pozwala Ukrainie zbankrutować finansowo, to trzeba pamiętać, że gospodarka ukraińska, duża jej część, pozostaje sparaliżowana i bez wsparcia finansowego ukraiński budżet nie jest w stanie realizować swoich zobowiązań. No więc dzisiaj Ukraina jest zależna od pomocy wojskowej i finansowej ze strony Zachodu. Z drugiej strony ewentualna przegrana, czy też brak sukcesów, prawda? Jak mówiliśmy, ogłoszenie częściowej nawet mobilizacji to jest duże ryzyko polityczne dla Putina i dla Kremla, które nie sprawi, że istotna część społeczeństwa rosyjskiego nie przestanie się bać. Raczej poziom strachu w Rosji dzisiaj się zwiększa, a nie zmniejsza. Więc gdyby się okazało, że jednak Putin przekalkulował i to jego grava bank okaże się porażką, co jest, jak sądzę, jednak dosyć prawdopodobnym scenariuszem, no to będzie to miało oczywiste konsekwencje dla sytuacji wewnątrzpolitycznej i może z czasem sprawić, że ten system putinowskiego reżimu zostanie rozhermetyzowany wewnętrznie, że dojdzie do wzrostu destabilizacji sytuacji w elicie rządzącej w Rosji, co zresztą jakieś przejawy tego pierwsze już w ostatnich tygodniach czy miesiącach obserwujemy, a na to przecież nałoży się także rosnący kryzys gospodarczy, który sprawi, że poziom życia dużej części społeczeństwa rosyjskiego będzie spadał. No też mówi się trochę o tym, że ta mobilizacja ma być takim batem na te, jak to się mówi, podmioty Federacji Rosyjskiej, tak, które są zagrożone tym, że odejdą z Federacji Rosyjskiej, to zwłaszcza tam właśnie południowa Rosja i dla wielu jest to sygnał właśnie, że to będzie próba takiego dyscyplinowania tych regionów, żeby przypadkiem nie pomyślały, że można jakąś secesję zrobić, wykorzystując tą ewidentną słabość dzisiaj reżimu putinowskiego. To rzeczywiście jest też taki, pana zdaniem, inna z tych konsekwencji tej mobilizacji? Tak, wydaje mi się, że tak, że z jednej strony Putin mówi, Zachód chce rozpadu Rosji. Zachód spowodował, że rozpadł się w 1991 roku Związek Sowiecki. I tu trzeba też zwrócić uwagę, jak zmienia się jego narracja od czasu, kiedy on został prezydentem, prawda? Kiedy on jednak mówił 20 kilka lat temu, że gdyby nasze wewnętrzne problemy, nasza wewnętrzna słabość sprawiły, że Imperium Sowieckie się rozpadło. Dzisiaj tym głównym, właściwie jedynym w jego narracji odpowiedzialnym za rozpad Imperium Sowieckiego jest Zachód. Mówi Putin dalej, to Zachodowi nie wystarcza, Zachód chce rozpadu Federacji Rosyjskiej. Więc tak, myślę, że poziom represji, który i tak wzrósł potężnie w ostatnich kilku miesiącach, będzie w dalszym ciągu wzrastał. To także ma mieć efekt dyscyplinujący dla elit politycznych regionalnych, także tych regionów, które są przez Kreml postrzegane jako, których lojalność jest postrzegana jako niepewna, prawda? To częściowo dotyczy
Republik Uralskich czy Północnego Kaukazu. Natomiast oczywiście wszystko zależy od tego, jak się ta cała awantura przez Putina wywołana skończy. Jeśli ona się skończy przegraną rosyjską, która wywoła potężne turbulencje wewnętrzne, kryzys, być może rozpad tej elity rządzącej, no to myślę, że konsekwencje tego także dla integralności Federacji Rosyjskiej mogą być tylko kwestią czasu. Ja tak myślę, już kończąc, panie dyrektorze, że konsekwencje tej wojny chyba trudno sobie jeszcze nawet wyobrazić niektóre, które mogą przyjść w razie problemów z wygraniem tej wojny ze strony Rosji. No więc będziemy mieli... To jest na pewno moment przełomowy dla regionu postsowieckiego, ale także dla całej tej części świata. No będziemy to obserwować na pewno z wielką uwagą, no bo dotyczy to także bezpieczeństwa Polski, więc jeszcze nie raz na pewno, panie dyrektorze, będziemy na ten temat rozmawiać. Ja za dzisiaj bardzo panu dziękuję, panie dyrektorze. Wiem, że pan czas trochę pana goni, więc nie będę trzymał tu pana. Serdeczne dzięki za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Wojciech Konończuk, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Jeszcze raz dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję. A państwu dziękuję za uwagę i spotykamy się już wkrótce.